Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Forever, a to jest digielek, którego rozdaję wam w tymże odcinku z Opingu. Moi drodzy, mam nadzieję, że skinek wam się spodoba. Skin jest w jakości Factory New i zobaczcie, dwa inspekty w tym rzadkim dla digielka sposobie. Mam nadzieję, że będziecie walić heady tak jak ja walę tego kurczaka. I cóż, no, mam nadzieję, że skin wam się spodoba. Zostawcie proszę łapeczkę w górę. Zostawcie proszę suba, ponieważ ten skin poleci tylko do osoby, która subskrybuje ten kanał. I oczywiście komentarz, aby mógł wylosować osobę, która tego skina dostanie. Także to tyle tytułem wstępu. A teraz zapraszam was na filmik. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Forever, zapraszam was na kolejny opening ze strony GeForce Skins. Na początek to, co każdy z was lubi, czyli metody doładowania, za co możecie, jaką drogą możecie sobie doładować konto. Macie tutaj również ten trade link, jeśli chcecie skorzystać z bonusów na stronce. Tutaj macie też kodzik promocyjny i standardowo zobaczymy, co nam poleci. No i jest na nowa rewolucja. Kurde, rzadko już teraz kosy lecą tak naprawdę. Swoją drogą, ostatnio właśnie przy tym opinii chciałem porozmawiać z wami odnośnie duplikowania skinów. Czy to jest prawda, czy fake? Do pewnego momentu wierzyłem, że to jest fake i to ostry. Ponieważ tak samo jak z, nie wiem, z kontraktów tych starych w CS-ie można było na przykład z, nie wiem, z ile tam jest, 8-10 skinów, że można z tych kontraktów z samych czerwonych skinów zdobyć kosę. Były też takie fake'owe informacje na ten temat, że na przykład z samych tych M41S chyba Knight można zrobić kontrakt na jakąś kosę, że jakiś ogólnie złoty, rzadki przedmiot wypada tak naprawdę. Okazuje się, że można zduplikować skiny, ale o pewnej, kurde, Marble Fate, o pewnej wartości. Dlaczego? Zaraz do tego przejdę. Trafiłem na filmik znowu z Rosji. Nie wiem, czemu takie wszystkie tematy dzieją się tam na wschodzie, że tak powiem, YouTube'owym. Ale nie do końca... To jest chyba fejkowy. Nie do końca zrozumiałem, o co w tym filmie chodzi, jak to się dzieje. Osoba, która tłumaczyła temu youtuberowi, jak to działa, też nie wiedziała, jak to działa, ale da się coś takiego sprowokować. To znaczy, macie konto jedno, konto drugie. Na tym pierwszym koncie kupujecie sobie skiny. No załóżmy, że za stówkę doładowujecie sobie to pierwsze konto, kupujecie za te 100 zł jakieś skiny. Nie wiem, czy to muszą być mega drogie. Wiem, że nie mogą być to jakieś Titan Holo, nie? Te naklejki, czy iBoy Power naklejka, czy jakiś skin typu M44 Hole. Jakieś skiny typu kilkanaście, możliwe też, że kilkadziesiąt złotych. Kupiecie sobie takie skiny, przesyłacie je sobie na drugie konto. Na tym drugim koncie je otrzymujecie. I tutaj jest moment, który nie zrozumiałem. Nawet odpaliłem sobie tego YouTube'owego tłumacza, który tak tłumaczył, że jeszcze gorzej to rozumiałem niż po rusku, jak on tam tłumaczył. Wow, gamma Doppler. Że on, o kurde, on w pewnym momencie zrobił coś, nie wiem co. Tutaj postaram się wam zamieścić jakieś screeny, gdzie on tak jakby odzyskał te skiny na tym pierwszym koncie, czy tam odzyskał balans, czyli hajs. Załóżmy, że te 100 zł, które doładował na początku. Odzyskał ten hajs, tamte skiny na tamtym drugim koncie zostały. No i powiedzmy, mógł te chyba skiny jeszcze raz kupić. Albo otrzymać je ponownie, tak jakby sprzed trade'a. No i okazało się, że tamten facet ma na tych dwóch kontach, znaczy na tym jednym koncie, tym drugim, na które przesłał sobie skiny, 5-7'a tego samego, chyba z tymi samymi naklejkami i z tym samym floatem, co do ostatniej
cyfry, wszystkie cyfry floatu pokrywają się ze sobą. I przy tej okazji też u Haizeus, chyba tak się nazywa ten kanał, kurde, za dużo chyba kos otworzyłem, za dużo tych skrzynek, ocie pierdziele, dobra. Gdzie było konto i chyba na tej stronie z floatami, gdzie facet miał, ale tutaj już poszło naprawdę grubo. Nie wiem, czy screeny zdołam wam ogarnąć, ale tam była M9, Crimson Web, chyba, nie jestem pewny, ale chyba w jakości Factor New, czyli ten najdroższy, jaki kurde może być. I okazało się, że facet ma chyba dwa takie z tym samym również floatem, co jest naprawdę dziwne. Uwierzcie mi, że to jest cholera dziwne. Jak to zrobił? Nie mam bladego pojęcia. Absolutnie nie potrafię wam na to pytanie odpowiedzieć, ale wiem, że coś takiego widziałem parę miesięcy temu. Już nawet nie pamiętam, w jakim filmiku. Jeśli jesteście tutaj w komentarzach, w sekcji komentarzy i kojarzycie temat, ogarniacie temat, bardzo proszę, żebyście chociaż podali nazwę tego filmu, bo nie jestem w stanie wam tego w tej chwili, kiedy to nagrywam, zapewnić, ale ani też nie mam możliwości znalezienia tego w dosyć krótkim czasie, kiedy ten filmik, ten opening będę publikował. O, jest Spitfire, także tutaj będzie też... Dobra, myślałem, że tutaj będzie jakiś profit, ale się myliłem. Dopóki nie zobaczyłem tego jednego filmiku i tamtej akcji z tym M9, kiedy tą M9 zobaczyłem zduplikowaną, w sensie z tym samym floatem, ta sama jakość i tak dalej, ten sam pattern, to zacząłem szukać dalej. No i akurat na ten ruski filmik natrafiłem, gdzie ani na tłumacz polski, ani na tłumacz angielski nie dał rady tego tak tłumaczenia ogarnąć, żebym cokolwiek zrozumiał. Także dziwne rzeczy się dzieją w tym CS-ie. No i po zobaczeniu tamtych screenów, tamtego fragmentu na tym filmie, jestem w stanie uwierzyć już, że faktycznie duplikowanie skinów da radę. I z tego, co zrozumiałem, z tego, co mi YouTube przetłumaczył, jest bardzo, ale to naprawdę bardzo wąziutkie grono, bardzo taka mini tyci społeczność, która o tym wie, która, zakładam, że YouTube dobrze mi to przetłumaczył, która wie, jak to działa, jak to robić, jak wymuszać duplikowanie skinów, które mają cenę taką, że nie wiem, Valve system czy ogólnie rynek Steam tego nie zauważy. Czyli na przykład jak wasze konto, wartość konta nie wiem, z momentu na, znaczy z chwili na chwilę, czy tam po następnego dnia wzrośnie o na przykład 50 zł, no to nikt tego nie ogarnie, nie? Ale jeśli wartość wzrośnie o kilkaset złotych albo nawet kilka tysięcy, jest szansa, że te skiny zduplikowane po prostu system tam Valve, Steam wam zabierze. I to też chyba zostało wspomniane w tymże materiale. Kurde, czemu nic tutaj nie leci teraz? Dobra, wszystko sprzedaję. O, tutaj już jest fajny proficik. Także jeśli wy mieliście taką sytuację, że udało wam się kiedyś przez przypadek zduplikować skiny, skopiować sobie je, to powiedzcie, w jakich okolicznościach. To jest naprawdę bardzo ciekawy temat i być może jeśli ktoś mi to wyjaśni albo zna rosyjski i potrafi przetłumaczyć tamten filmik, bardzo chętnie. Możecie w wiadomości mailowej mi to wytłumaczyć, bo o kurde, ty, nie zauważyłem, że... O, ty, fajnie. Tygrysi kieł. Także byłbym wam niezmiernie wdzięczny za takie informacje. Chyba tego digielka wam wezmę. Także, żebym mógł zrobić jakiś bardziej taki tematyczny film. Albo kontynuację tego, co tutaj akurat, o czym aktualnie tutaj mówię. Szlak by to kurwa trafił. Z takim wyjaśnieniem faktycznie, jak to działa, jeśli będę w ogóle w stanie coś takiego wam ogarnąć przy
no też waszej pomocy. Także to tyle chyba w tym temacie. Zacznijmy sobie ulepszać i postaram się ulepszać tak, żeby mieć chociaż jakieś kosy, a mówiąc jakieś, mam na myśli takie, z których mógłbym na przykład jakiś cholernie drogi kontrakt zrobić. Kurwa, brakło minimalnie, no centymetr by się przesunął, nic by mu się nie stało. O mój Boże, już myślałem, że jak to nie siądzie, to będzie tragikomedia. Ulepszam po trzy, żeby ewentualnie też jakieś droższe noże ogarnąć z tematem. Nie będę przesuwał, nie wiem, jakoś nie chce mi się. Widzę, że wszystko siada do prawej, to czemu mam to przesuwać tak naprawdę? Jakieś ładniejsze kostki, o to jest spoko. Jedno tylko nie siadło do lewej, więc zatrzymało się tutaj, było blisko prawej. Prawie tej lepszej strony mocy. Tej kosy jeszcze nie mam i chyba nie będę miał. Dobra, to już, czyli tutaj forever wszystko rozumie. Czy będzie podejście numer 2? O nie, tego ten tygrysik też się przyda i tego tygrysiego kła też nie będę miał. Kurde, jego Olek. No to ten tygrysikieł może? Valve G4? Dzięki. Miło z wami się współpracuje. I ostatnie chyba, bo tam już mamy... O, jest jeszcze ten sticker, którego wcześniej... O, dobra, ten survival to osiądzie na 100%. Udajmy, że tego nie było, dobra. Tego digielka, żebym wam przez przypadek nie rąbnął. No i co ja mogę? Co ja mogę? Dajmy sobie od 80, może tak na paru procentach siądzie. Dajmy sobie o tutaj jeb. Dobra, czyli tą perłę sprzedam. Tą perłę wypłacę. A resztę sobie zostawimy na kontrakty tam na jakimś tam innym filmiku. Na jakimś kolejnym openingu. Ostatni może w tym miesiącu, zobaczymy. Także jak skin się wypłaci, to od razu go zbiorę ze Steama i pokażę, jak wygląda w gierce oczywiście. Dobrze, moi drodzy, mamy tutaj skina już całkiem nawet szybko do nas przyszedł. Odpaliłem sobie w międzyczasie CS-a, żeby zobaczyć, jak ten skin wygląda w grze, a wygląda on w ten oto sposób. Sztorm o północy, trochę podrapany. Czy to jest jakiś faktor? Nie, wziąłem nie, lekkie zużycie, mi malware. Z takim, no, mógł być lepszy ten float, ale mam nadzieję, że digielka sobie przyjmiecie, ewentualnie wymienicie sobie może na jakiegoś ładniejszego digla w jakiejś też jakości factory new. Także ten digielek będzie dla was dzisiaj do rozdania i przypominam o tej duplikacji skinów. Jeśli faktycznie wiecie coś więcej w temacie, to proszę o maila. Maila macie w opisie pod tym filmem, także bardzo z niecierpliwością, jeśli mogę to tak nazwać, czekam na wasze maile. Z mojej strony to wszystko. Zostawcie proszę łapeczkę w górę, suba na kanale i oczywiście komentarz, abym mógł wylosować osobę, która tamtego digelka dostanie. Także z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia.